Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej, mroźny spacer, na który chcę Was zabrać, krótki i treściwy, 25 marca. Wirus szaleje w tej chwili na całym świecie. Wiem, że wielu z Was prowadzi swoje interesy, wielu z Was inwestuje w różne aktywa, mając mniejsze, większe środki, zastanawiamy się, co będzie jutro. Myślę, że ponad wszelką wątpliwość zdrowie jest najważniejsze. Mój gorący apel do Was, żeby nie panikować dzisiaj finansowo, bo pieniądze zdążymy odrobić, zarobić, odroczyć raty od kredytów inwestycyjnych, hipotecznych, raty leasingowe. Możecie zwolnić ludzi, umówić się jakkolwiek, możecie zamknąć na spust firmę. Natomiast o rodzinę i o siebie dbać trzeba. Podziękowania ogromne dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, osób, ratowników, całej służby zdrowia za to, co robicie, bo to myślę, że nikt nie pomaga tak jak Wy właśnie w tej chwili w tym boju. Postaram się uruchomić taką zrzutkę tutaj z łódzkimi przedsiębiorcami na łódzkie szpitale. Lokalnie wiem, że wiele tych akcji jest, także serduchem wspieram każdą. Niestety finansowo raczej będziemy wspierać tą naszą lokalną. Szczegóły wkrótce. Tak jak mówiłem ostatnio na webinarze, bo padło wiele pytań. Kuba, kurczę, co dalej? Podtrzymuję tę zasadę sprzed 2 tygodni, 3 O, czyli ostrożność, oszczędności i okazje. Wiele osób się wywróci, wiele osób straci firmę, być może część osób majątek, część oszczędności przeznaczy na to, żeby jakoś funkcjonować przez kolejne kilkanaście tygodni, czy może nawet kilka kolejnych miesięcy. Natomiast tak jak mówiłem, to są tylko pieniądze. Dla mnie, patrząc na to lekko z boku, bo to rentierstwo nosi znamiona dużej stabilności, dużego poczucia bezpieczeństwa. Ostatnie 2 mieszkania wynajęły się za rekordowe kwoty, 1700-1800 zł za jednopokojowe. Dzisiaj skończyliśmy na Rytkini 2 pokoje, które pójdą pewnie za jakieś 1800-1900 plus opłaty, także dużo. Z rynku nieruchomości news nie pojawiło się żadne mieszkanie w ciągu 2 tygodni, które warto by było kupić. Najtańsze, które znalazłem przy ulicy Dąbrowskiego, na osiedlu, którego no nie jestem nim zainteresowany, za 160 tysięcy, 6 tysięcy za metr do kompletnego remontu. Więc jak gdyby nieruchomości póki co nie ucierpiały, na pewno ucierpią i przyhamowany zostanie ten wzrost cen, który i tak na filmikach przewidzieliśmy, bo było no zupełnie bez pokrycia popytowego. Natomiast co widzę najbardziej jako ten drobny obserwator, to przewartościowanie, jak niewiele jest nam potrzebne do szczęścia. Udowadniam od 2 lat, a tak naprawdę sobie od jakichś pięciu, że zabrzmi to może banalnie, ale pieniądze nie są najważniejsze. Czas dla siebie i bliskich, zdrowie wasze i bliskich oraz wasze relacje z bliskimi. O te 3 czynniki walczę w książce, walczę na moich filmach między wierszami. A dzisiaj mogę tylko przytaknąć, że to wszystko się potwierdza. Fikcyjny pieniądz, długi, na których oparty jest dzisiejszy świat, pewna brak fundamentów, jeśli chodzi o największe spółki, które potraciły po 25 lub więcej procent na wartości w ciągu dosłownie kilku dni, świadczy o tym, że to, że świat się zatrzymuje, niestety z takiego powodu, to być może dla ludzkości to tylko dobrze. Nie chcę tu mówić o jakichś specjalnych zaletach epidemii, natomiast myślę, że możemy docenić, jak dobrze było, kiedy tej epidemii nie było. Być może z normalną sytuacją życiową jest tak jak ze zdrowiem, że zaczynamy ją doceniać, tę normalność, kiedy ją tracimy. Czy tak musi być? Nie wiem. Mój apel, nie panikujmy. Mój apel dla przedsiębiorców, przetrwajmy, bo były gorsze kryzysy, były wojny, które trwały po kilka lat. Na tych wojnach nasi dziadkowie, pradziadkowie tracili swoich najbliższych, swoje dzieci, swoich rodziców. Musieli jako sieroty dać sobie radę i żyć dalej. Także myślę, że jeżeli ponosimy te maseczki, rękawiczki przez najbliższe kilka miesięcy lub kilkanaście tygodni, nic złego się nie stanie. Ponieważ jest to kanał w dużej mierze o nieruchomościach, myślę, że
też chyba się okaże, że nieruchomości stanowią jedno z najtrwalszych możliwych zabezpieczeń waszego majątku. Co się dzieje ze złotówką, widzicie sami. Co się dzieje w tej chwili z giełdą, widzicie sami. Co się zadziało z podnajmem i najmem krótkoterminowym, również widzicie. Nie wiem, czy flipy, które były tak modne, już nie będą aż tak modne. Jedyny najemca, który zrezygnował spośród kilkudziesięciu, których mam, to właśnie człowiek, który bardzo zawodowo zajmował się flipami na rynku pierwotnym i nie tylko. Także widać oznakę, że nie będzie już tak łatwo, jak było. Natomiast przez ostatnie 2-3 tygodnie w moim portfelu nieruchomości nic złego się nie stało. Trzeba z tego życia umieć skorzystać i myślę, że kryzys doskonale nam o tym przypomni, że wiele rzeczy, które kupujemy, nie były nam potrzebne. Wiele osób, z którymi współpracowaliśmy, czy wiele relacji jakichś około biznesowych wcale nie były potrzebne, że można usiąść w domu, pouczyć dzieciaki przez godzinę, dwie języków obcych, czy odrobić jakieś lekcje i świat się nie zawala. Wspieram was jak mogę. Myślę, że jedyna grupa, której powinniśmy pomóc, to są właśnie lekarze, szpitale, czy ludzie starsi, którzy najbardziej tej choroby się boją. Ja was serdecznie pozdrawiam w tej chwili, ponieważ jest czas, wiem, że są chęci, jest wiele zapytań. Uruchamiam takie konsultacje online, jeżeli macie tutaj ochotę z innego kraju, tak jak ostatnio miałem z takim małżeństwem spotkanie na Skype'ie z Anglii. Możemy działać online. Uruchamiam teraz szkolenia z nieruchomości online, właśnie Arentie. 3 ostatnie mieszkania, które zrobiliśmy, są tam opisane. Rozmowy z moimi zaufanymi ekspertami, z notariuszem, adwokatem, pośrednikami, ekipą remontową. Wydaje mi się, że przyjdzie czas na dobre zakupy za kilkanaście już tygodni, kiedy w końcu inwestor będzie miał więcej do powiedzenia niż tylko to, że musi przepłacić kilkadziesiąt tysięcy za kolejny adres. Nieruchomości są na pewno drugorzędną sprawą. Pierwszorzędną sprawą jest zdrowie. Wykorzystajcie ten wolny czas, żeby najzwyczajniej w świecie sobie odpocząć. A jeżeli macie ochotę spotkać się ze mną online, piszcie proszę do Magdy Kierowniczki na magda.kubamidel.pl albo na zapisy.kubamidel.pl, albo wejdźcie na grupę, wejdźcie na Instagrama, będę was informował, bo najzwyczajniej w świecie ta kwarantanna oznacza też zbyt dużą nudę. Mamy rzeczywistość pół online, gdzie możemy spotkać się w tym wirtualnym świecie. Pozdrawiam was gorąco, ściskam. Jeżeli są jakieś pytania, piszcie, zadajcie je. Widzimy się na pierwszym webinarze, takim 3-4 godzinnym pod szyldem Arentia, gdzie będziemy całą tę sytuację rozkminiać i przygotowywać się do nowych czasów. Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej. Książkę drukujemy mimo koronawirusów w ciągu 2-3 tygodni. Czekamy na zamówienia, dedykacje piszę każdemu. Lada chwila w studio domowym będę też tę książkę czytał, do audiobooka. Także dzieje się sporo, ale byłem wam winien, wydaje mi się, ku pokrzepieniu odrobinę zmęczonych biznesowo umysłów, taki filmik nagrać. Wasze spostrzeżenia o plusach, minusach całej tej pandemii piszcie proszę pod filmem. Trzymajcie się, cześć!